Promyk nadziei, część druga. To zniweluje twój ból i pomoże ci wyzdrowieć. Ale musisz wypoczywać. Przez kilka tygodni nie wolno ci chodzić. A tym bardziej iść do drzewa życia. Ale ktoś przecież musi tam pójść. W przeciwnym razie jesteśmy zgubieni. Mamo, ja pójdę. Wszyscy zgromadzeni byli w szoku. Co? Nie bądź niemądra. Tak, to właśnie powiedziałem twojej matce. Mamo, zawsze uczyłaś mnie, żeby być odważną i dzielną i żeby dbać o naturę. Dlaczego teraz nie pozwolisz mi iść, jeśli dzieją się takie straszne rzeczy? Linda zamilkła. Nie miała na to żadnej odpowiedzi. Saint Wormwood pogłaskał ją po głowie, po czym wyjął z kieszeni mapę. Jesteś odważna tak jak twoja matka. Jeśli tak bardzo chcesz pójść, masz. Co to jest? To jest magiczna mapa. Da ci wskazówki, jak dojść do drzewa życia. Będzie ci pokazywać też, jak bardzo Ice Cup została zalana już wodą, gdy będziesz w drodze. Dzięki temu będziesz na bieżąco wszystko wiedziała i będziesz mogła działać. Bardzo panu dziękuję. Nie ma za co. Ale pamiętaj, pod żadnym pozorem nie możesz jej zgubić. Jeśli to zrobisz, nigdy nie odnajdziesz drogi powrotnej do Ice Cup. Kochanie, wcale nie musisz tego robić. Ja muszę, mamo, muszę. Proszę, zaopiekuj się z Olkami, kiedy mnie nie będzie. Obiecuję, że szybko wrócę. Ale, mój skarbie, nie musisz wyruszać teraz w nocy. Przecież możesz udać się w drogę nad ranem. Nie mamy już czasu, mamo! Muszę już wyruszyć! Hope uściskała swoją matkę i pożegnała się. Saint Wormwood dał jej magiczną parasolkę, a Mrs. Sherry zaopatrzyła ją w torbę pełną owoców. Kiedy Hope dotarła nad brzeg oceanu, pomachała na pożegnanie Saint Wormwoodowi i rozpoczęła przygodę. Hope i jej mała tratwa stawiała czoła silnym wiatrom oraz gigantycznym falom, powoli zbliżając się do celu. Mocno się trzymała, gdy huragan wiał wokół niej i kontynuowała swoją podróż, pokonując silne wiry wodne, dopóki wyspa z drzewem życia nie była w zasięgu jej wzroku. Ach, nareszcie dotarłam! Gdy zbliżała się do wyspy, rozpętała się potężna burza i bez względu na to, jak bardzo Hope próbowała, nie mogła już dłużej utrzymać się. Zmyła ją fala. Gdy biedna Hope otworzyła oczy, zobaczyła, że jest już na wyspie drzewa życia. A widok drzewa napełnił ją nadzieją. Ale dotarcie do niego wydawało się niełatwe. Spojrzała na magiczną mapę i zobaczyła, że jej małe miasteczko Ice Cup było już prawie w połowie zalane morzem. Z drugiej strony Glow Ore siał spustoszenie na lodowatych wzgórzach, topiąc je swoimi falami upałów, sprawiając, że poziom morza podnosił się jeszcze wyżej. Och nie! Muszę się pospieszyć! Ice Cup nie zostało wiele czasu! Zdeterminowana Hope zaczęła iść w stronę drzewa. Dokuczliwy chłodny wiatr wiał silnie, ale Hope się nie zatrzymała. Nie poddam się! Wszyscy na mnie liczą! Szła naprzód, dopóki wiatr nie stał się tak zimny, że zaczął ją pokrywać szron. Zimny szron powoli zaczął ją całkowicie przykrywać. Zaczęła zamarzać. Przestraszona i zimna Hope szukała gorączkowo czegoś, co mogłaby użyć, gdy nagle wyczuła rączkę magicznego parasola, który dał jej Saint Wormwood. Wyciągnęła parasol i tuż przed tym, jak całkowicie zamarła, zdołała nacisnąć jego guzik. Parasol otworzył się błyskawicznie, a fala gorąca usunęła cały szron z jej ciała. Poczuła się wzmocniona. Spojrzała w niebo i powiedziała: dziękuję ci, Saint Wormwood! Używając parasola jako tarczy przed zimnymi wiatrami, Hope szła dalej, aż w końcu dotarła do drzewa życia. Starożytne drzewo wyglądało wspaniale, nietknięte otaczającym go zimnem. Było zielone i żywe. Podeszła do drzewa i powiedziała: och, starożytny, usłysz me wezwanie! Przychodzę prosić cię o pomoc w pokonaniu złego potwora globalnego ocieplenia. Tego, który zwie się Glow Ore. Kto budzi mnie z głębokiego mojego snu? Kim jesteś, dziecko, które stawiło czoło burzom i zimnemu wiatru, by się tu dostać? Jestem Hope z wyspy Ice Cup.
przyszłam prosić o pomoc. Proszę, ocal nas przed Glowworm. Mogę ci pomóc, ale będę potrzebować czegoś w zamian. Co to takiego tak mocno tam trzymasz w rączkach? To mapa, która pozwoli mi wrócić do domu. Bez niej się zgubię. A zatem to, czego potrzeba. Daj mi mapę, a ja zniszczę tego twojego potwora. Dobrze, proszę. Co? Nie potrzebujesz mapy, żeby wrócić? Potrzebuję, ale jeśli ci jej nie dam, nie będę miała do czego wracać. Także proszę. Zdumiewasz mnie, drogie dziecko. Zimno i burze są dobrymi problemami dla poszukiwaczy, ale jest to test, który ich powstrzymuje. Ty zaś przebrnęłaś go bez problemu. Ponadto jeszcze jesteś chętna oddać mi mapę. Tak, pomogę ci. Mówiąc to, drzewo życia zamknęło oczy. Liście zaszeleściły i powiał wiatr. Gdy drzewo wyciągnęło ręce do swoich dzieci na całym świecie, przywracając je do życia. Sadzonki stały się drzewami, a wysuszone konary ożyły. Przyjaciele Gigi, widząc swego ukochanego przyjaciela drzewo, pośpiesznie przybyli do niego, by się przywitać, opuszczając niebo. W tym momencie siła Glowora osłabła, a temperatura na świecie zaczęła wracać do normy. Powoli zapadł w głęboki sen i stał się niczym więcej jak tylko skałą w krajobrazie. Wkrótce świat ponownie ożył, zazielenił się i wzmocnił. Nie masz się czego obawiać, moje drogie dziecko. Możesz już bezpiecznie wrócić do domu. Proszę, będziesz potrzebować. Mówiąc to, drzewo życia zwróciło małej Hope mapę. Dziewczynka była przeszczęśliwa. Ach, dziękuję ci, drzewie życia! Jesteś niesamowitym stworzeniem. Zawsze będę pomagać twoim dzieciom, gdziekolwiek będę. Dziękuję ci, dziecko. Jeśli tylko wszyscy postępowaliby tak jak ty, proszę, obiecaj mi, że uświadomisz ludzi na całym świecie, że jednak trzeba dbać o naturę. Obiecuję! Hope i drzewo życia pożegnali się czule. Hope sprawdziła swoją magiczną mapę i zobaczyła, że Ice Cup wydobywało się z wody. Szczęśliwa rozpoczęła powrotną podróż do domu. Zanim Hope dotarła do Ice Cup, wszystko wróciło do swego porządku. Hope była zachwycona, a ludzie przyjęli ją z otwartymi ramionami. Hope pobiegła, gdy tylko zobaczyła swoją mamę. Mamo, tutaj jesteś! Tak bardzo się bałam! Moja córeczka, tak bardzo się cieszę, że mam cię znów w ramionach. Naprawdę nas wszystkich ocaliłaś. Masz naprawdę odważną i dzielną córkę, Lindo. Wdała się w ciebie całkowicie. Nie jestem pewien, czy to całkiem dobra cecha. Wszyscy wybuchnęli śmiechem. Hope była szczęśliwa, widząc ich uśmiechy. Późnym wieczorem, gdy Linda kładła Hope do łóżka, powiedziała: Mamo, ja chcę odejść z Ice Cup. Dlaczego, kochanie? Przecież dopiero wróciłaś. Nie chcę, żeby Glowworm znowu się obudził. Pójdę, będę podróżować po świecie i rozpowszechniać przesłanie drzewa życia. I jakie przesłanie? Żeby chronić jego dzieci, drzewa. Jedynym sposobem, aby powstrzymać Glowora przed ponownym przebudzeniem, jest sadzenie większej liczby drzew, a nie wycinanie ich. Miasta muszą przestać produkować tyle pyłów cieplarnianych i wykorzystywać naszych przyjaciół, złote anioły, do wytwarzania energii wraz z potężnymi wiatrami i gwałtownymi prądami wody. Jeśli to zrobimy, nigdy więcej nie zbudzimy już tego okropnego potwora. Och, i chcesz to wszystko sama sobie zrobić, tak? Marsz, Tom, Cradle, Johnny i Lizzie pójdą ze mną i pomogą mi uświadamiać innych. Ach, jesteś niesamowita. Będę ci życzyła szczęścia w trakcie podróży, ale chociaż dzisiaj, dlaczego nie będziesz moją małą Hope i nie zaśniesz przy mnie? No pewnie, przecież zawsze będę twoją małą Hope. I tak oto mama i córka zasnęły spokojnie, z ciepłem w ich sercach. Wczesnym rankiem złote anioły słońca zstąpiły na ziemię. Przyjaciele Gigi przytulili ich i wszystko wróciło do pierwotnego stanu. Dzięki jej odwadze i woli, by przyroda przetrwała,
Hope udowodniła, że wszyscy musimy działać na rzecz ratowania Ziemi, robiąc co w naszej mocy.